W tym wydaniu magazynu Związkowiec poruszymy kilka tematów. Sprawę nowelizacji zakładowego układu zbiorowego pracy, podatek od miedzi i srebra, jubileuszowa karczma ZZPPM na Rudnej. Zarząd Polskiej Miedzi zaproponował nowelizację zakładowego układu zbiorowego pracy, ale zapisy dotychczasowego układu obowiązują do czasu porozumienia się stron. Pracodawca przedstawił m.in. propozycje nowych tabel płac zasadniczych i nowy taryfikator stanowisk. W propozycjach znalazły się zapisy dotyczące zasad tworzenia nowego taryfikatora, zasady tworzenia tabeli płac i skutki nowej tabeli płac zasadniczych. Obszerny dokument przedstawiony przez pracodawcę zawiera wiele innych propozycji, które niepokoją stronę związkową, jak choćby większa niż dotychczas grupa osób wyjętych z układu zbiorowego. Zmiany w układzie zbiorowym pracy następują od wielu, wielu lat, ale silne związki zawodowe nie dopuszczą do tego, aby wprowadzić takie zmiany, które będą niekorzystne dla pracowników. To jest zasada podstawowa. Zasady te obowiązywały, obowiązują i myślę, że będą obowiązywały. Propozycja dzisiaj dotyczy przede wszystkim załącznika numer 11 do układu zbiorowego pracy. Dotyczy to sposobu wypłaty nagrody za zysk. Jest zbieżna z naszą propozycją, czyli musimy urealnić pieniądze, aby w roku 2015 wartość wypłaty nie była mniejsza niż 14. I to jest główna zmiana. Pozostałe są to rzeczy do dyskusji. Z naszej inicjatywy spotkanie będzie za tydzień. Wcześniej spotkamy się ze związkami zawodowymi wszystkimi w spółce, aby ustalić wspólne stanowisko. Na pewno nie pozwolimy na to, aby zmienić zapisy dotyczące funkcjonowania układu zbiorowego pracy, a więc do momentu, dopóki rozmawiamy, do momentu, dopóki obydwie strony mogą go wypowiadać, nie wprowadzimy zmian, które w tej chwili są w kodeksie pracy i umożliwiają jednej stronie wypowiedzenie. O tym musimy wyraźnie powiedzieć. Nie ma takiej możliwości, żeby taka zmiana nastąpiła. Druga rzecz, rozliczenie 12-miesięczne, które zostały wprowadzone w kodeksie pracy i daje możliwość przesunięcia w terminie płatności za nadgodziny, to również jest unormowane w naszym układzie zbiorowym pracy i na to też się nie zgodzimy. A więc pozostają tylko stawki zaszeregowania osobistego, które też powinniśmy zmienić w związku z zmianą najniższego wynagrodzenia w kraju i to chcemy dokonać z dniem 1 stycznia, ale na pewno nie na zasadach zaproponowanych przez pracodawcę, czyli nie spodziewamy się tutaj wspólnego stanowiska związków zawodowych, które by umożliwiały wprowadzenie innej formy stawek zaszeregowania niż w tej chwili funkcjonują, czyli tak zwanych widełek. Czyli nic bez nas, o nas. Następne spotkanie za tydzień. Myślę, że skutkiem będzie wprowadzenie nowej tabeli opartej o najniższe wynagrodzenie i zmiany dotyczące wypłaty nagrody za zysk, które, jak powiedziałem, będą urealniały wartość. To jest wszystko. Negocjacje będą prowadzone. To jest naturalna sytuacja. Także nie ma się na razie czym niepokoić. Efektem pierwszego spotkania z zarządem było przyjęcie wspólnego stanowiska wszystkich związków, które zostało przedstawione w piśmie do zarządu miedziowej spółki. Przedstawiono w nim sprawy, które należy uregulować do końca 2014 roku, a wśród nich kwestie tabeli miesięcznych płac zasadniczych, w której należy dokonać podwyżki tychże płac o 5%, tak by miesięcznie w pierwszej kategorii zaszeregowania nie były one niższe niż 1750 zł. Przebudowy tabeli uzależniającej wysokość nagrody z zysku tak, by przedziały powyżej 1 miliarda zysku netto ustalające przyrost nagrody o 0,5 punktu procentowego budowane były co 50 milionów złotych, a nie jak dotychczas co 80 milionów. Wpisanie postanowienia, że wysokość dodatkowego odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w poszczególnych oddziałach w 2015 roku powiększona zostanie o 250 zł na każdą uprawnioną do tego odpisu osobę. Kolejna tura negocjacji w sprawie układu zbiorowego pracy odbyła się 9 grudnia. Na spotkanie nie przyszedł żaden członek zarządu, w związku z tym związkowcy przedstawili swoje propozycje już wcześniej zawarte w piśmie. Ze względu na to, że od 1 stycznia wzrasta najniższe wynagrodzenie, które obejmuje już 9. grupę, związek zaproponował takie przebudowanie stawek, żeby wynagrodzenie wzrosło proporcjonalnie we wszystkich grupach, bo sytuacja obecna jest taka, że od nowego roku pierwszych 9 grup będzie miało takie samo, czyli najniższe wynagrodzenie. Tych propozycji przedstawiciele zarządu nie przyjęli, zaproponowali natomiast, żeby rozpocząć rozmowy na temat przebudowania tabeli zaszeregowań opartej na 11 grupach w miejscu obecnych 33, a na taką propozycję nie ma zgody związków zawodowych. Jeszcze nie wyznaczono terminu kolejnego spotkania.
W listopadzie Trybunał Konstytucyjny zajął się skargą grupy posłów dotyczącą podatku od niektórych kopalin i orzekł, że ustawa o tym podatku jest zgodna z konstytucją. W związku z tym KGHM Polska Miedź będzie w dalszym ciągu płacił około 7 milionów dziennie tej niezwykłej daniny, która dotyczy tylko jednego przedsiębiorstwa w Polsce. Posłowie składający wniosek do Trybunału mieli wiele zarzutów do ustawy. W opinii posła wnioskodawcy Ryszarda Zbrzyznego na orzeczenie Trybunału wpływ miały skutki finansowe wynikające z funkcjonowania ustawy do chwili rozpatrywania jej przez Trybunał. Wyrok jest suchy i jednoznaczny, że ta ustawa mimo wszystko jest konstytucyjna, ale z uzasadnienia wynika, że Trybunał miał poważne wątpliwości co do konstytucyjności tejże ustawy, bowiem cytując z pamięci uzasadnienie posła, nie posła, tylko sędziego, sprawozdawcy, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mogę powiedzieć, że on wypowiedział między innymi te słowa, że Trybunał ma ogromne wątpliwości co do konstytucyjności tejże ustawy. Niemniej jednak, i to są słowa tego sędziego, niemniej jednak nie odważył się uznać niekonstytucyjności tej ustawy ze względu na konsekwencje dla budżetu państwa i dla długu publicznego, bowiem wcześniej zasięgał opinii w Ministerstwie Finansów, co by było gdyby. A więc co by było, gdyby ta ustawa została uchylona? I się okazuje, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny stoi nie na straży pieczęci, nazwijmy konstytucji, tylko na straży interesu rządzącego ugrupowania politycznego. I powiem, że to jest niedobra konkluzja i to jest niedobre spostrzeżenie i niedobre praktyki. Takich praktyk nie można przecież pochwalać. W konstytucji jest zapis chroniący święte prawo własności. I dzisiaj systemem podatkowym się okazuje, można naruszyć święte prawo własności. Tak właściwie maksymalizując wymiar podatku, można dokonać zaboru mienia. Zwłoka w rozpatrzeniu wniosku przed Trybunałem Konstytucyjnym to skutek działania samego Trybunału. Całą sprawą Trybunał Konstytucyjny był zaskoczony i ubolewał nad tym, że do rozstrzygnięcia doszło dopiero po 30 miesiącach od momentu złożenia skargi konstytucyjnej, bowiem 30 miesięcy temu myślę, że Trybunał by miał ułatwione zadanie, bowiem jeszcze nie było skutków funkcjonowania tejże ustawy, a skutki po 30 miesiącach są już zliczalne. KGHM w tym okresie odprowadził do Skarbu Państwa około 4,5 miliarda złotych. I dzisiaj rozstrzygnięcie niekorzystne dla Skarbu Państwa spowodować by mogło konieczność zwrotu tej pieniędzy albo uznanie jako nadpłatę na poczet przyszłych rozliczeń KGHM-u ze Skarbem Państwa. A więc na dobrą sprawę ten los i tą niedogodność dla siebie Trybunał sam sobie sprokurował. Ja w międzyczasie, w momencie, kiedy już były znane opinie i prokuratora generalnego, i Sejmu, a to była już końcówka roku 2013, a więc rok temu, oczekiwałem, że Trybunał niebawem wyznaczy termin rozprawy. Tak się nie stało. Termin rozprawy wyznaczył rok później. No i dzisiaj mogę powiedzieć jedno, że sam wprowadził się w taką niekomfortową sytuację. Koniec listopada to początki obchodów barburkowych. W wyjątkowej atmosferze w tym roku odbywała się karczma piwna Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Zakładów Górniczych Rudna, bowiem związana była tematycznie z jubileuszem 40-lecia istnienia tego zakładu. 40-lecie Rudnej to motyw przewodni, ale jak zawsze karczma rozpoczęła się od uczczenia chwilą ciszy tych, którzy odeszli.
Nie zabrakło innych tradycyjnych elementów ceremoniału górniczego, którego najważniejszym punktem było przyjęcie do grona braci górniczej młodych gwarków. Skok przez skórę. Na beczkę. Nazwisko. Bartosz. Narodowość. Polska. Rolę. Dolny Śląsk. Skacz. Dłuż od. Przyjmując nasze szeregi, uderzam się tą wartą. Bądź nam bratem i przyjacielem. Złóż teraz podpis wierzchnej księdze Gwareckiej i stanie obok. Naweczkę! Tematyka 40-lecia Rudnej była motywem przewodnim karczmy. Pierwsze lata istnienia Rudnej to praca przy budowie kopalni, atrakcyjne towary na książeczkę G i pilnujący porządku na sali milicjanci jako reminiscencje czasów realnego socjalizmu. Czas początku lat 90. to echa próby sprzedaży KGHM-u, kupujących wielu, często egzotycznych, chętnych, by kupić perłę polskiego przemysłu za niewielkie pieniądze i sprzeciw górników wyrażony w najdłuższym w Polsce strajku, który zakończył się sukcesem. 32-dniowy strajk całej załogi polskiej miedzi, ponad 30 tysięcy górników, podników, przeróbkarzy i innych pracowników stworzyło to, co dzisiaj jest ślubą Polski i tego regionu. Otóż po 32 dniach wybiliśmy z głowy amerykańskiemu bankrutowi, amerykańskiemu koncernowi Asarco polską miedź. To oni mieli czelność wówczas za 400 milionów dolarów zaproponować przejęcie kontroli nad polską miedzią. To powiem wam, że w ostatnim trzyleciu odprowadziliśmy do budżetu państwa ponad 19 miliardów złotych. To jest skala cynizmu i arogancji tamtego koncernu i tamtego czasu. Nie wiedzą, czy wrócą, zwieszając na dół, do mroku, do smrodu, do woda. Pośrednim efektem zwycięskiego strajku było pojawienie się na polskiej giełdzie akcji firmy KGHM Polska Miedź S.A. Ale czy KGHM to w dalszym ciągu Polska Miedź? O tym, czy zachowana zostanie nazwa Polska Miedź, w następnym wydaniu magazynu Związkowiec.